W Polsce obowiązywała zasada jednomyślności, ale do połowy XVII wieku nie zdarzało się, aby jeden poseł zerwał Sejm. Zdarzało się, że Sejm rozchodził się bez uchwalenia konstytucji, jak wtedy mówiono, dzisiaj powiedzieli bez uchwalenia ustaw. Takie Sejmy się zdarzały. Ale nie zdarzało się, żeby jeden poseł uniemożliwił obrady Sejmu Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy taka rzecz miała miejsce w roku 1652. Jak do tego doszło? Sejm się przedłużał, nie można było dojść do kompromisu i pojawił się wniosek, aby przedłużyć Sejm o jeden dzień. Takie przedłużenie obrad nazwano prolongatą. I wtedy odezwał się poseł z Upity, Władysław Siciński, który powiedział: nie pozwalam na prolongację. I uciekł z sali. Uciekł? Bo wiedział, że szlachta go będzie chciała zmusić, żeby z tych słów się wycofał. No i powstał problem. Jeden człowiek powiedział, że nie pozwala na prolongację, czyli powiedział nie pozwalam, liberum veto po łacinie. No i teraz pojawił się problem. Co robić dalej? Czy uznać to za jakiś wybryk, incydent? Czy uznać, że jeden poseł może zerwać Sejm? Może uniemożliwić dalsze obrady? Niestety, większość stanęła na stanowisku, że skoro jeden się sprzeciwił, to dalsze obrady Sejmu są niemożliwe. Wśród nich był m.in. marszałek Sejmu Podczaszy Woski, Andrzej Maksymilian Fredro. Dlaczego Siciński zrobił to, co zrobił? Historyk Władysław Czapliński twierdzi, że był klientem Janusza Radziwiłła. Nie ma na to dowodu, ale jest to bardzo prawdopodobne. Klientem Janusza Radziwiłła, czyli był człowiekiem uzależnionym materialnie i politycznie od wpływowego magnata, który go wykorzystał dla swoich prywatnych celów. I dla swoich prywatnych celów zerwał Sejm. Hipoteza Czaplińskiego jest dzisiaj powszechnie przyjmowana za słuszną, dlatego w większości podręczników możecie przeczytać, że poseł Upicki był klientem Janusza Radziwiłła, ale jak się bliżej przyjrzeć sprawie, to nie ma na to dowodu. Być może poseł Władysław Siciński działał z własnej inicjatywy. Nie da się tego do końca wykluczyć. Liberum veto, krzyknął Siciński 9 marca. Dwa dni później zebrał się Sejm. Dwukrotnie wzywano posła Władysława Sicińskiego, jednak był nieobecny. Gdy marszałek ogłosił w takiej sytuacji senatorowi królowi rozwiązanie Sejmu, wojewoda brzesko-kujawski Jakub Szczawiński miał krzyknąć: bodajby przepadł. Na co cała Izba Senatorska odpowiedziała chórem: amen. Jeden ze współczesnych zanotował. I tak Sejmowi rekwiem zaśpiewano, ale bodaj nie zarazem rekwiem Polski. Prorocze słowa. Liberum veto stało się instrumentem, który po pewnym czasie sparaliżował funkcjonowanie Sejmu, najważniejszego organu szlacheckiej Rzeczpospolitej. I tak za króla Jana Kazimierza na 20 sejmów zerwano 7, czyli tak nieco ponad 1/3. Za Jana III Sobieskiego na 12 sejmów zerwano 5, to już prawie połowa. A za Augusta III na 16 sejmów odbył się tylko jeden. Ten władca rządził 30 lat. Ten jedyny sejm odbył się w trzecim roku jego panowania, w 1736 roku. Potem przez 27 lat wszystkie kolejne sejmy w Polsce były zrywane. Czyli Rzeczpospolita przez ponad 20 lat musiała sobie radzić bez Sejmu. Władysław Siciński stał się jedną z czarnych postaci historii Polski. Według przekazów historycznych piorun miał zabić część jego rodziny, natomiast on sam aż do XIX wieku nie był pochowany. Był swoistą atrakcją turystyczną w kościoła w Upicie, gdzie zasuszone zwłoki Sicińskiego były pokazywane jeszcze w XIX wieku. Dopiero 200 lat po haniebnym zerwaniu Sejmu przez Sicińskiego miał zostać pochowany pod progiem kościoła w Upicie. I na koniec przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie Państwo na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Życzę dobrego dnia.